Cześć, witam w kolejnym odcinku Kobiety na traktory, czyli o Farming Simulator 15. Dzisiaj dokończymy, powiedzmy, taki wstęp, także będę chciała Wam pokazać podstawowe jakieś zasady grania, na czym polega zatrudnianie pracownika i tak dalej. Także zaraz włączamy i zobaczymy, jak mi to wszystko pójdzie, czy jednak okaże się jakimś sukcesem, powiedzmy, moje bycie inaczej farmerką, albo być może żoną rolnika tutaj w Farming Simulator, czy też może okaże się dla mnie całkowitą porażką. Słuchajcie, mam też dla Was dobrą wiadomość. Dysponuję wolnymi, oczywiście legalnymi e-bookami związanymi z poradnikiem do Farming Simulator. Także bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrypcji. Każda osoba, która zasubskrybuje mój kanał na YouTubie i napisze maila na babski.gamingmałpa@gmail.com, otrzyma darmowego e-booka poradnik do Farming Simulator, także wydaje mi się, że warto, bo gra dla nowicjusza może być nie do końca łatwa w rozeznaniu. Słuchajcie, ja już tutaj chwilę wczoraj sobie pograłam, żeby zobaczyć, o co chodzi, i jeszcze wrócę do kilku rzeczy, których nie powiedziałam ostatnio, jak Wam prezentowałam ten tytuł. Jedną z tych rzeczy jest tutaj ten panel. W zasadzie tylko powiedziałam o prognozie pogody, natomiast mamy tutaj kolejne informacje, między innymi o wzroście kukurydzy, inaczej o naszych zasobach w magazynie, tego, czego mamy więcej, czego mamy mniej. Kolejna rzecz, tutaj mamy dostępne maszyny i w łatwy sposób możemy przełączać się i zobaczyć, gdzie one na mapie są dostępne. Kolejny ekran jest związany z naszą uprawą, z naszymi polami. Jest to bardzo ważny tak naprawdę ekran, bo właśnie tutaj możemy zobaczyć, co się dzieje. Także kolor niebieski oznacza, że coś nam rośnie, kolor zielony, że jest gotowe do zbioru, kolor taki, powiedzmy, jasno, nie wiem, morski, dajmy na to, oznacza, że trzeba usunąć łąciny, a czerwone, że są uschnięte. Jest to bardzo przydatny ekran, też możemy się rozeznać w tym, które są nasze pola. Powiedzmy na starcie, na tej startowej mapie Bjornholm mamy 3 pola uprawne, które jakoś tam musimy zasiać. No i tutaj też mamy informacje o tym, co posiadamy, jakie są nasze zasoby, jeśli chodzi o zwierzęta. Jak widać, na razie tutaj dominują same zara. Mam nadzieję, że wkrótce to się zmieni. No i takie generalne statystyki, jak tutaj się prezentujemy. Dobrze, słuchajcie, ja z tego, co pamiętam, tak jest, tutaj mamy lęciny do zebrania. Wrócimy sobie tym traktorem w ogóle z powrotem na nasze pola, z tego względu, że będziemy wkrótce właśnie dokonywać zbioru. Tutaj w ogóle wjeżdżamy na pole 38, a ja tam w sumie nie chcę jechać, coś się troszeczkę pogubiłam. Zobaczmy, gdzie my tu jesteśmy, bo jakoś inaczej mam wrażenie, że wjechałam. Zawrócimy. Otóż w tym momencie nasze zbiory znajdują się w innym miejscu. Zaraz sobie tutaj sprawdzimy. Dokładnie tak. Musimy jechać na pole 29-24. Jeszcze wracając do tego, słuchajcie, e-booka, poradnika, którego można za jakieś śmieszne pieniądze w zasadzie kupić na stronie Empiku.
Jest to o tyle fajna sprawa, że jest tam fajnie opisane wprowadzenie, powiedzmy, do tych wszystkich naszych działań tutaj w Farming Simulator. I na przykład ja nie wiedziałam, że warto podjechać, jak się zbierze pszenicę, do silosów, z tego względu, że my nie mamy pełnej przyczepy. Oczywiście ja tego nie zrobiłam, bo czytałam ten poradnik trochę później. No i się okazało, że właśnie warto pojechać i po prostu zebrać tamte rzeczy. Kolejna taka fajna podpowiedź jest związana tak naprawdę z tym, że podpowiadają tam, żeby zakupić powiedzmy jakieś narzędzie do spryskiwania pól, bo wtedy nasze zasoby są podwojone. Okej, jak widzicie, tutaj mamy do zebrania, nie wiem, co się właśnie chyba nazywa, łęciny, chociaż nie wiem. Powiedzcie, jeśli nie mam racji, także możecie napisać w komentarzach. W każdym razie są to jakieś pozostałości po naszym polu uprawnym. I ja sobie zaraz tutaj zobaczę, wrócę trochę właśnie do tego poradnika, którego mam, słuchajcie, na w formie elektronicznego e-booka, bo mam wrażenie, że coś tu jest nie halo i że musimy zebrać, tylko chcę mieć pewność, czym ja to zbieram, ale chyba wiem czym, dlatego się przełączę, słuchajcie, między widoki, dokładnie tak, tą maszyną musimy pojechać do na nasze pola, czyli z pola 38 jedziemy na pole, gdzie jesteśmy, tutaj jesteśmy, okej. Okay. Czy dobrze jadę, zawsze mam z tym problem, dobrze jadę. Jedziemy na nasze pola, czyli mam tu wyznaczone numerkiem, już mam program 29-24. Oczywiście możemy używać klaksonu, bo zaraz wyprzedzę jakiś samochód osobowy, co jest dla mnie nieco śmieszne. No i sobie już tutaj skręcamy i jedziemy. Nie wiem, to może miałam problem z rozwijaniem się w terenie, natomiast już jak na chwilę sobie posiadam niektóre rzeczy, to w zasadzie bez problemu już mam jakąś orientację, jak jedzie do tego szkół. Kolejna rzecz jest taka, że jakoś w orkoszu działania również zrobiłam pomimo. Posadziłam buraki, natomiast podejrzewam, że do buraków jest nam potrzebny specjalny osprzęt do zbierania. Jeszcze nie wiem jaki, ale mam nadzieję, że wkrótce, słuchajcie, się dowiem. Bo to wszystko do mnie to jest jakaś jedna wielka zagadka. Dobra, podjedziemy sobie tutaj traktorem. Trzeba tak podjechać, żeby było w miarę równolegle, z tego względu, że jeżeli nie podjedziemy równolegle i zatrudnimy pracownika, to niestety, ale on zacznie od tego momentu, od którego my rozpoczęliśmy, powiedzmy, używanie tego narzędzia. No i się pojawi problem z tego względu, że, no, że najzwyczajniej to nie zadziała tak, jak powinno. Jakaś tam część naszego pola nie zostanie skoszona. I w tym momencie, słuchajcie, zatopiłam sobie pracownika. On to wszystko nam tutaj elegancko skosi. No i powiem, że to jest jakiś taki kolejny niedociągnięcie Farming Simulator. Pierwszy z nich to był fakt, że nie można zmienić tutaj sobie żadnego awatara. I w momencie, w którym na innego awatara nie można wybrać, powiedzmy, tego naszego farmera czy też farmerki, a tylko jest jakiś tam odgórnie ustalony. A kolejny mankament jest taki, że w momencie, w którym zatrudniam pracownika, teoretycznie nic tutaj się nie zmienia. Jeszcze jak ciągnąłem, co się dzieje, jak ja z tego wysiądę, dalej jedzie ta sama osoba, no, czyli teoretycznie właściciel tej farmy, no, czyli tutaj jakaś tam moja postać. No to jest kolejny jakiś sprawy, słuchajcie, mankament. Niestety. Nie do końca dopracowany.
trochę sobie, słuchajcie, pobiegniemy, zobaczymy, jak tam wygląda pole numer 24, co tam się dzieje. Czy tu w ogóle coś się dzieje? No niestety nic się nie dzieje, natomiast włączmy sobie informacje. I z tego tutaj wygląda, że cały czas rośnie, rośnie nam. Natomiast jest jeszcze jedno pole 38, które chyba możemy zasiać, bo na nim nic nie mamy. Okej, to spróbujemy tam się jakoś przełączyć. Tu mam kombajn, tu to. To jest nasz siewnik. Przy 24, dobra, słuchajcie, przejedziemy z 24 na 38 z siewnikiem. W międzyczasie jeszcze muszę jedynie pojechać po nasiona. Teraz słuchajcie, gdzie są nasiona. Nasiona są generalnie rozrzucone w różnych miejscach. Także teoretycznie nie powinno być problemu z ich znalezieniem, ale... A dobra, już widzę, gdzie są nasiona. Więc jedziemy je zasiać. Też tutaj widzę, że mamy jeszcze nasion, więc spokojnie możemy jechać, przepraszam, na to nasze pole numer 38. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że to jest, powiedzmy, że obsiane. Idziemy sobie tędy. Mam nadzieję, że dobrze jadę, bo też tak z orientacją dobrze jedziemy do góry. Słuchajcie, teraz jeśli chodzi o grafikę, ja tutaj mam włączoną, pokusiłam się o najwyższe detale. I trochę mam jakieś takie dosyć faktycznie. Te maszyny wyglądają bardzo ładnie, nie można tutaj niczego zarzucić, jakiś kurz też się pojawia. Natomiast trochę mam takie zastrzeżenia co do samego otoczenia. Wydaje mi się, że mogłoby być to jeszcze bardziej dopracowane. Natomiast może mam zawodzowo wyrównane wymagania, nie wiem. Ale to się już powiedzmy okaże jakoś tam prawo. Też trochę jest dla mnie dziwne, że jest tak mała interakcja w ogóle z otaczającym nas tutaj, można powiedzieć, że środowiskiem. Jakiś taki trochę we mnie budzi to niedosyt. Słuchajcie, to pole mamy tutaj i teraz już widzę, że ona, oj, jest nieprzygotowane. Wymaga oczyszczenia. A ja przyjechałam tutaj z siewnikiem. No i jest pewien problem. Aj, bo nie mam drugiej chyba, drugiego urządzenia, natomiast tu jest oczyszczane to pole. I trochę tak muszę przyznać, że jestem bez wyjścia. Dobra, żeby troszeczkę przyspieszyć grę w tym momencie, to sobie zrobimy taki myk, że można tutaj, o ile dobrze kojarzę, przyspieszyć, tylko jeszcze nie wiem jak, przyspieszyć zegar, żeby to trochę szybciej nam tutaj się wszystko toczyło. Pytanie, jak my to możemy zrobić, żeby przyspieszyć upływający czas. Słuchajcie, mam pewien problem, bo według instrukcji w momencie, w którym naciśniemy czwórkę, możemy kontrolować czas, natomiast tak się nie dzieje. Ja sobie zaraz tutaj zapiszę mój stan gry. Tak. I spróbuję zobaczyć w ogóle, czy możemy tutaj tak, wzrost roślin, normalny, szybki, skala czasu. Ok, tu możemy sobie, słuchajcie, zmienić skalę czasu. Dam sobie razy 120, żeby te rośliny nam nieco szybciej urosły.
Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Jak widać, tutaj chyba jakieś chmury burzowe nam się zaczynają zbierać. Księżyc się pojawia, jakieś gwiazdy na niebie, także całkiem fajnie to wygląda. Tutaj widzę, że już osoba. O! A cóż to się stało? Czemuż pracownik przestał pracować? Ja się pytam. No tak. Co to mu się stało tutaj? No właśnie. Słyszałam, że pojawiają się czasami problemy, że pracownicy się tak po prostu zawieszają. Jak widać, ja tutaj straciłam niepotrzebnie czas na tego pracownika. Zwolnimy go. I zatrudnimy nowego, bo jak widać, pracownik nie do końca się wywiązał ze swoich obowiązków. Nie oczyścił tego pola tak, jak powinien. Trochę mnie to rozczarowało, no ale słuchajcie, tak to jest z pracownikami. Nie ma ideałów. Tak samo w Farming Simulator, niestety też nie ma ideałów. Dobra. Podjedziemy sobie tutaj. Okej, opuścimy kultywator. Zaczniemy jechać i zatrudniamy pracownika. Jedzie. Miejmy nadzieję, że tym razem nie zmieni zdania i nie przestanie nam tutaj jeździć, bo czas nam, jak widać, ucieka dosyć szybko. Jest noc. Dosyć ładnie to wygląda, w zasadzie niebo wygląda nie najgorzej. Zobaczmy, jak tam nasze rośliny. Jak widać, upływ czasu spowodował, że buraki nam rosną. No tylko ja mam problem z tym, co jest nam potrzebne do zbierania tych buraków. Zaraz, słuchajcie, przeczytam w instrukcji i wrócę do Was, bo nie mam pojęcia. Muszę się zapoznać, żeby dać Wam jakieś wskazówki, bo tak jak mówię, kobieta robi wszystko na opak. I tym samym. Dobra, słuchajcie, już wiem, dlaczego ten pracownik nie chce jechać i się zawiesił. Bo mu przeszkadza nic innego jak nie kombat. Tam sobie leziemy tutaj. I czy pracownik pracuje? Pracuje. No. Także czasami trzeba po prostu uważać, gdzie stawiamy maszyny, bo mogą one w jakimś stopniu zakłócać pracę właśnie naszych pracowników. Natomiast jak widzicie, wszystkie nasze maszyny są oświetlone prawidłowo. Nie ma żadnych wątpliwości. Zobaczymy, jak traktor jest, przepraszam, jak ciągnik z naczepą jest oświetlony. F to jest włączanie świateł. No i zaczynamy jechać, jak to wygląda. No, elegancko oświetlony. Także zjedziemy sobie tutaj na pobocze tym ciągnikiem. Buraki nam rosną. Podejrzewam, że niedługo będą gotowe do zbiorów. No, słuchajcie, na dzisiaj tyle. Muszę wyczytać, jak zbierać buraki, bo tego jeszcze nie wiem. Także w kolejnym odcinku dowiemy się, jak zbierać te buraki, co jest nam potrzebne. Zakupimy specjalny opryskiwacz, który ma nam tak naprawdę trochę ulepszyć życie i sprawić, że plony będą dwa razy tak obfite w stosunku do bieżącej sytuacji. No i co, i przypominam, że osoby, które się zasubskrybują do mojego kanału, jeszcze klikną, że lubią ten filmik, i napiszą maila na babski.gamingmałpa@gmail.com, otrzymają za darmo e-booka poradnik do Farming Simulator 15. Także zachęcam Was serdecznie. No i co? I zapraszam. Dzięki.